Monika Janiszewska, Katarzyna Kucewicz. Pięknie odmienni. Jak uwolnić związek od codziennych sprzeczek i nieporozumień? Wydawnictwo Sensus. Czyta Kinga Miśkiewicz. Nagranie Pikevoice.com. Wiele z nas kobiet chce się rozwijać w różnych obszarach: zawodowym, naukowym, czy też duchowym. Kiedy więc on stoi w miejscu, czytaj, ugrzązł w tej samej firmie, na tym samym stanowisku, nigdzie nie chce wychodzić, nie ma ochoty na teatr czy kino, to nic dziwnego, że nas to frustruje. A może by tak przesunąć uwagę z mężczyzny na siebie, zamiast gdyby on, postawić na a gdybym ja? Co ja sama mogę zrobić, by czuć się szczęśliwą, spełnioną, zadbaną, otoczoną opieką? Może znajdenianie, która popilnuje dzieci przez kilka godzin, może zapiszę się na kurs nurkowania, może wrócę do nauki hiszpańskiego, którą odłożyłam na nieokreślone kiedyś. Nasze samopoczucie od razu się poprawi, a i chłop, gdy się tak tej swojej nowej babie uśmiechającej się pod nosem przyjrzy, może poczuje impuls do działania. No bo skoro jej to tak dobrze robi, to może i on odkurzy porzucony w garażu rower, a może odkopie z szuflady getry i ochraniacze i pójdzie pograć w gałę.